urodziłem się w 1936 roku na ziemi biłgorajskiej, we wiosce Sól. Wojnę spędziłem tylko z babcią. Matka była w Łotwie, pojechała na sezon, po 2 latach nie wróciła, ojca zabrano mi do Niemiec. Szkołę ukończyłem w 1951 roku, 7 klas. Ponieważ nie chciano mnie przyjąć jako ojciec antykomunista, nie chciał podpisać lojalki, więc mnie nie przyjęto również do szkoły w Biłgoraju, do szkoły ogólnokształcącej. No brakło miejsca, egzamin miałem polityczny, taki czy chodzę do kościoła, czy ojciec należy do partii, takie głupoty po prostu. Więc prywatną szkołę, 8 klas, rozpocząłem w Krakowie, w małym seminarium. I oto tu pokazuję zdjęcia z tej szkoły. To seminarium zostało zamknięte w roku 1952. Ojciec nie miał pracy, ponieważ państwo mu nie dało, a prywatnie zaczęli ścigać, więc tak, albo w lesie, albo u gospodarzy lasem, zdecydowaliśmy przyjechać na ziemię zachodnie. Przyjechaliśmy do Bobrówka, gdzie ja pracowałem 2 miesiące w biurze, a potem nie umiałem zachować tajemnicy, jak kierownik mówił państwowej. Zostałem nagrodzony 3-miesięcznym pobytem w SP. No i kiedy powróciłem do domu, nabrałem zniechęci do tego kierownika i po 2 latach wyjechałem, zdobywając zawód murarza. I tu potem pracowałem w MPGK, w spółdzielni Robotnik. A skąd się moje zainteresowanie wzięło poezją? No to właśnie w Krakowie napisałem pierwsze 3 wiersze. 3 wiersze, z których Aleja Brzuz został zakwalifikowany mi do wydruku w kronice szkolnej. Ponieważ ta kronika się nie ukazała, bo nie mogła, bo szkoła została zlikwidowana przez państwo, więc ja pisałem później, już przyjechawszy tu na zachód, tak okazjonalnie. Do rodziny, do szuflady, to temu, to temu. Jak się okazało, startując w Gorzowie na konkursie jednego wiersza, 30 kilku zdobyłem w środku, zakwalifikowanie w środku. Kiedy byłem już, te wiersze miałem napisane, miałem gruby zeszyt 60 czy 90-kartkowy. Pani nauczycielka poprosiła, żeby to dać, może na 1000-lecie to zostanie wydrukowane. No niestety, nie zostało wydrukowane. Ten pan, który to miał wydrukować, czy wypuścić gdzieś, okazało się, że przekazał swojemu koledze. Już za obecnych czasów, za demokrację, jaką mamy, spotkałem się z kolegą takim, był Traczyk Marian. Weszliśmy na piwko, ja mówię ten wiersz. A mi, skąd ty znasz? Skąd ty jesteś? No mówię, przecież to jest mój wiersz. Co ty pierniczysz? Mówi, to jakiś nauczyciel z Brzozy miał wydać. Miało się ukazać na Odrzu. No i ja potem przyszedłem do domu, sprawdziłem, rzeczywiście ta kartka pierwsza mi polska została wyrwana. I ten zeszyt poszedł do pieca. Potem pisałem, czytając gazetę Gromadę Rolnik Polski, na konkurs Wojna w mojej pamięci. Napisałem, dostałem wyróżnienie, książka Polacy czasów niewoli, taki tytuł tej książki. No i zostałem zaproszony do współredagowania tej gazety. Miałem w niej ponad 90 artykułów. No potem ta gazeta upadła, pisałem do Zielonego Sztandaru, do Gazety Wrocławskiej, no i zacząłem
tam drukował się moje wiersze. Potem założyłem, powiedziałem, bo cały czas myślałem o wojnie, dlaczego to ludzie dzisiaj nie rozumieją. Ja wojnę przyjąłem bardzo ciężko. Chciałem założyć jakąś organizację i tą organizację założyłem. Pojechałem do Tomaszowa Lubelskiego, tam była, już istniała Stowarzyszenie Dzieci Wojny i założyłem tą właśnie oddział w Sercach Krajeńskich. Potem poznałem innego też założyciela z Wrzesińcy, to jest województwo zachodniopomorskie, od Sławna. On był poetą i on mnie zachęcał. No i zacząłem właśnie pisać. Do powiatu słupskiego zaczęli drukować te antologie, w tych antologiach moje wiersze i już to trwa chyba ze 13 lat. To wszystko, dziękuję. A proszę powiedzieć, dlaczego w Sercach o panu tak mało słyszymy? No nie wiem, dlaczego w Sercach mało tak o mnie piszą. Przecież Romuald Gawlik mi wydał jeden tomik przy mojej pomocy, bo część musiałem pieniędzy zwrócić, sprzedając te cegiełki, nie? Obecnie też bym chciał, no ale nie ma pieniędzy. No zwróciłem się do pana burmistrza, a nie ma pieniędzy. No ja nie tylko dla siebie, bo chciałbym właśnie, znając tę biedę dzisiejszych ludzi, moja wnuczka została operowana na serce. Miała tam jakieś dziurki czy coś w Poznaniu. I dzisiaj, już od 2 lat, co drugi miesiąc te skromne 25 zł, ale im przysyłam, bo ja uważam, gdybym był sam jeden na świecie, miał dolary, miał złoto, bym nic nie warty, bo z kim ja bym porozmawiał, a dzisiaj, żeby żyć, trzeba jeden drugiemu pomóc i taki już jestem i taki chyba zostanę. Dziękuję. Na dno tecio wielkie puszcze, dziecier siewieje, dziki gustce i rycerze niby lale polowali długo, ale przyszła nocka, zabłądzili, wielki ogień rozpalili. Nad jeziorem to się stało, 2 nocerzy nocowało, a nazajutrz dnia białego poszli szukać gronu swego. I błądzili po tej puszczy, nie znaleźli żadnych kruszczy, tylko grzyby znakomite i jagody wyśmienite. I w tej puszczy zamieszkali i swe żony też pobrali. Gród ten koło budowali, koło murem ogradzali. A jak miasto mogło stać, trzeba jemu nazwę dać. Może rycerz, trochę mało, no to strzelce miastu dano, a że strzelce, drugie są, te krajeńskie niech się zwoły. Drugi wierszyk ja już przeczytam, ponieważ stare lata to już się zapomina dużo. Może jeszcze potem powiem o córce emeryce. O, moje miasto Strzelce. Moje miasto było grodem. Przed wiekami to gród obronny, otoczony z kamienia, murem i wozą. Woda z jeziora. Bramy były 4. Są 2. Drezdeńska i Baszta Czarownic. Kto je odwiedza, ten wie. Ile zabytków już nie policzę. 2 kościoły, wieża, ciśnień itp. Miasto wciąż zmienia się w swe oblicze. Rośnie i pięknieje, powstają domy, ulice i całe dzielnice. I to najnowsze dzieje. 2 hotele w Sercach mamy, bary, restauracje zacisze i do Strzelec zapraszamy. Kto odwiedzi, zakosztuje, znów do Strzelec przywędruje. Teraz powiem wiersz o suce emerytce. Była sobie suka, ze śmietników żyła, żarła szkło, szmat i żelazo, co tylko zdobyła. Aż ją zabolał, brzuch jak balon wzdęty, jak się okazało, kiełbasy przekręty. Była zarażona mięsem wściekłej krowy, więc lekarz jej strzyknął zastrzyk plastikowy.
suka wyzdrowiała, harce urządzała, to tylko zdobyła, wszystko pożerała. Ludność od Koliśna, co ten złom zbierała, dla tej naszej suki swój szacunek miała. Więc służba porządkowa też ją szanowała. Aż razu pewnego ktoś leżącą znalazł. Szybko do lekarza zawiózł ci ją zaraz. Lekarz siedzi za szyki, ładuje jak może, ale suka up kopytem, nic już nie pomoże. Ciekawe, mówi lekarz, co jej zaszkodziło? Co tak niestrawnego w jej żołądku było? Kiedy brzuch otworzył, o jasna cholera! Przecież ona nam zeżarła ten program sapera minera. Suka taka zdrowa. Była programem sapera, jednak nie strawiła. Dziękuję.